człowiek tak naprawdę jest, stać go na coś, coś mega w sumie lepszego niż tylko pokazywanie patologii, niż jakby nie patrzeć. Tutaj, a może się wypowiem na temat ostatnich tutaj rzeczy, które mają miejsce na internecie. Chodzi tutaj między innymi, co? Chodzi może tutaj między innymi właśnie o treści, o, na temat właśnie dramy Cypisa z Danielem Magikarem. Powiem wam szczerze, że no dosyć taka dziwna sytuacja. Ale generalnie słuchajcie, no ja też nie chcę najeżdżać na Daniela Magikara, no bo w sumie powiedziałem już na poprzednich moich transmisjach, że nie będę tutaj najeżdżać na innych streamerów. Po prostu powiem tylko i wyłącznie moje zdanie na ten temat, nie? Jak już jest taka opcja, że tak jak to było w moim wypadku, tylko że w moim wypadku to ja sam sobie do tego doprowadziłem, nie? Nie no, może nie puszczałem, albo dobra, posłuchajmy go. Generalnie to. Generalnie no, nie pozwoliłbym na pewno swojej matce, wiesz, chodzić, jakby nie patrzeć ze stroną, faktycznie co do streama. Wtedy to w ogóle kawa podbili mnie, jakby nie patrzeć. Przebili mnie. A ja już wysłuchałem, słuchaj, możesz go tak wyłączyć, bo... Nie. Proszę, ja już wysłuchałem, ja tutaj jestem naprawdę osobą postronną, dlatego że w sumie ani do Cypisa, ani do Magikala nic nie miałem. Tak jak już mówiłem o tym wcześniej. No ale co, no to już naprawdę tam generalnie idzie no za grubo, nie? Jak już tak pewnie, jak już tam w moim wypadku w pewnym stopniu już też jakby nie patrzeć, te streamy szły za grubo, gdzie kończyły się, prawda, interwencjami, prawda, policji, różnego rodzaju służb, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, kończyły się tam, wiesz, wizytami w szpitalu. Wcale się nie dziwię, że to jakby nie patrzeć, zostało zakończone, ale też nie możemy na to patrzeć jednostronnie, prawda? Bo jakby nie patrzeć, jest grupa odbiorców, którzy po prostu lubią to oglądać, którzy to po prostu jara. Więc też nie możemy tak jakby nie patrzeć, zabronić tym ludziom oglądać tego, nie? To myślę, że do takiego jakby nie patrzeć wniosku należy po prostu dojść. Tak mi się wydaje. I wiecie, nie wiem, jakie tam dalsze są poczynania. Bo słyszałem, że tam jakieś w ogóle teraz jest o akta zrobione i takie różnego rodzaju inne rzeczy. Takie powiem wam szczerze, że mega dziwne, nie? Mega dziwne w sumie. Więc jeszcze tak naprawdę dużo możemy na ten temat dyskutować. Jutro, słuchajcie, się biorę już za pierwsze nagrywanie. Jutro myślę, że mnie Wena złapie. Teraz powiem wam szczerze, że...